sobie Koalicji Obywatelskiej. Tą konferencję poprowadzi rzeczniczka wrocławskiej Platformy Obywatelskiej, pani Kinga Grabarczyk, której za chwilę oddam głos, ale wypada mi wszystkich przedstawić. Dwie pani posłanki, sekretarz Komitetu Obywatelskiego tej ustawy dotyczącej fundacji in vitro, pani poseł Monika, pani posłanka Monika Wielichowska. Jest również pani posłanka Małgorzata Tracz, jest szefowa wrocławskiej platformy pani wiceprezydent Renata Granowska, są z nami radna powiatu wrocławskiego Anna Sobolak, a także radna Wrocławia Agata Kwadera-Urlep, jest z nami współprzewodniczący Zielonych, wrocławskich Zielonych, pan Robert Sowigowski, są z nami dwie wolontariuszki, już jedna, która jest koordynatorem tej zbiórki we Wrocławiu, Martyna Nowak, a także Dominika Kontecka. Ja oddaję głos pani Kindze Grabarczyk za chwilę, ale najpierw pani poseł Wielichowska, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Tą konferencją inaugurujemy we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim i na Dolnym Śląsku zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla Kolejowych Klub. Pragnę przypomnieć, że w latach 2013-2016 taki program funkcjonował. Finansowanie z budżetu państwa procedur in vitro dla osób, które zmagają się z niepłodnością. Przypomnę, że w wyniku tego programu przez te 3 lata i później urodziło się ponad 22 tysiące zdrowych, szczęśliwych dzieci i dzieci z tego programu rodzą się nadal. W 2016 roku ten program został zamknięty i zastąpiony rządowym programem naprotechnologii, tak nieefektywnym, że minister zdrowia ukrył przed mediami, opinią publiczną wszelkie dane. Nie wiemy, ile dokładnie z tego programu dzieci się urodziło. 18 listopada w Warszawie z udziałem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska rozpoczęliśmy inaugurację zbiórki podpisów w całej Polsce. Uruchomiliśmy stronę internetową tak dla invitro.pl. Tam znajdziecie państwo projekt ustawy, uzasadnienie, ale także i chyba najważniejsze, formularz do pobrania, by zbierać podpisy wśród znajomych, sąsiadów, rodziny, współpracowników. O to was prosimy, ponieważ wszystkie społeczne takie akcje mają to do siebie, że mają 3 miesiące i do zebrania 100 tysięcy podpisów. Mamy nadzieję, że zbierzemy ich o wiele więcej, dlatego że niepłodność to choroba cywilizacyjna. Zmaga się z nią co piąta para w Polsce. 3 miliony Polek i Polaków leczy się na bezpłodność i tylko w wyniku in vitro będą mogli mieć dzieci. My chcemy im w tym pomóc i powrócić do finansowania z budżetu państwa procedury in vitro. Serdecznie dziękuję pani posłance Monice Wielichowskiej, która, przypomnę, jest koordynatorką z ramienia Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, sekretarzem tego komitetu. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu przedstawicielkę Partii Zieloni, panią poseł Małgorzatę Tracz. Szanowni państwo, Światowa Organizacja Zdrowia uznała niepłodność za chorobę cywilizacyjną. Z niepłodnością zmaga się od 15 do 20% par na świecie. Nie inaczej jest w Polsce. Rzeczywiście wcześniejszy program refundacji in vitro pomógł urodzić się wielu dzieciom i był ogromnym wsparciem dla par, które zmagają się z niepłodnością. Niestety od kilku lat tego programu już nie ma, a problem tylko narasta. Mamy kryzys rosnących kosztów życia i ludzie mają coraz mniej środków na spełnianie swoich marzeń o posiadaniu dzieci, o rodzinie. Lekarze, którzy zajmują się niepłodnością, mówią, że coraz więcej par niestety rezygnuje z zabiegu, rezygnuje z badań, z procedury, ponieważ ich po prostu na to nie stać. I w tym momencie państwo powinno przywrócić program in vitro. To jest przyzwoitość, żeby pomóc ludziom, którzy zmagają się z problemem niepłodności. Niestety wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nienawidzi kobiet. Nie chce zarówno tego, by kobiety miały bezpieczną ciążę, by czuły się bezpiecznie, ale także nie chce pomóc parom, które zmagają się z niepłodnością. Dlatego jako Zieloni w pełni popieramy inicjatywę Tak dla in vitro,
będziemy tutaj we Wrocławiu angażować się w zbiórkę, zbierać podpisy. Te podpisy można także przynosić do mojego biura poselskiego, przychodzić, by się podpisywać. Bardzo liczymy na Państwa wsparcie w tej naprawdę dobrej, obywatelskiej inicjatywie. Bardzo cieszy fakt, że inicjatywa Tak dla In Vitro jest inicjatywą ponadpartyjną. Dlatego też właśnie przedstawiciele z różnych stron wspierają tę akcję. A teraz o zabranie głosu poproszę panią Renatę Granowską, wiceprezydent Wrocławia, a także przewodniczącą wrocławskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie we Wrocławiu. We Wrocławiu, które od 2018 roku dofinansowuje In Vitro, wspiera pary, które borykają się z tą chorobą cywilizacyjną. W 2018 roku podjęliśmy uchwałę w Radzie Miejskiej, która dofinansowuje każdy proces in vitro w kwocie 5000 zł. W 2020 roku w lutym urodziło się już pierwsze dziecko z naszego wrocławskiego programu, natomiast przed chwilą już jest ponad 170 dzieci, co za tym idzie szczęśliwych rodziców, szczęśliwych Wrocławian. Ale chciałam powiedzieć, że również Gdańsk, Wrocław dofinansowuje in vitro, natomiast Szanowni Państwo, in vitro to nie tylko duże miasta, to małe miejscowości, to też rodzice z mniejszych miejscowości, gdzie faktycznie zadaniem centralnej władzy powinno być kontynuowanie, bo tak jak już pani poseł Wielichowska powiedziała, to rząd kiedyś dofinansowywał program in vitro. I my bardzo chcemy, dając oczywiście przykład też jako Wrocław, że tak można i tak trzeba i z tego są same pozytywne historie, że ten ta ogólnopolska akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o dofinansowaniu in vitro jest jak najbardziej słuszna, jest jak najbardziej ponadpartyjna, jest jak najbardziej ponad kobieca czy męska, dotyczy to nas wszystkich, dotyczy to rodzin. I faktycznie Wrocław zabiera się do pracy. Wrocław i powiat wrocławski, tak jak już pan poseł Jarosz powiedział, jest z nami pani radna Anna Sowolak z powiatu, jest z nami przewodnicząca przede wszystkim Koła Kobiet we Wrocławiu. I tutaj kobiety zawsze, pani Agata Kwadera-Urlew, zawsze brały udział w takich akcjach i faktycznie liczymy na nasze kobiety, aczkolwiek również mężczyzn. Z naszej strony koordynatorem zbiórki podpisów we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim wyznaczyliśmy za zgodą młodą kobietę, naszą członkini, panią Martynę Nowak, która również zabiera się do pracy, będzie to wszystko koordynować. Zadbajmy o polskie rodziny, zadbajmy o in vitro, zadbajmy o dofinansowanie, bo po prostu PiS nie może wszystkiego likwidować, co jest dobre i co czyni ludzi po prostu szczęśliwym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Jako wolontariuszki i wolontariusze Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej Tak dla In Vitro zbieramy podpisy na terenie całej Polski, a w to czynnie angażują się także członkini i członkowie struktur Platformy Obywatelskiej i koordynatorką zbiórki podpisów na terenie Wrocławia, a także powiatu wrocławskiego jest pani Martyna Nowa, którą bardzo serdecznie poproszę o zabranie głosu. Dobry, Szanowni Państwo, przede mną niełatwa rola, żeby to jakoś spiąć technicznie, natomiast powiem tak, Wrocław zawsze dawał radę, powiat wrocławski też dawał sobie radę, a jestem wręcz przekonana, że jak zawsze Dolny Śląsk też da sobie radę. Bardzo ważny projekt dla wielu polskich rodzin, dla młodych ludzi, którzy chcą spełnić swoje marzenia o byciu tatą i mamą. Tak jak pani prezydent powiedziała, problem niepłodności czy problem walki z niepłodnością to nie jest tylko i wyłącznie problem dużego miasta. Ten proceder niestety nie jest realizowany w mniejszych miejscowościach ze względu na pewne ograniczenia budżetowe. Na szczęście we Wrocławiu ze środków gminy Wrocław taki program jest realizowany. Mam nadzieję, że dzięki tej zbiórce już niedługo będziemy mogli się chwalić, że metoda in vitro jest finansowana ze środków publicznych państwa. Także proszę Państwa,
krótko. Mam nadzieję, że każdy z nas zostanie ambasadorem tej akcji. Sprawa jest prosta, wystarczy wejść na stronę Tak dla In Vitro, wydrukować formularz na podpisy i pójść w świat. Pójść do swoich znajomych, tak jak powiedziała poseł Wielkowska, pójść do swojej rodziny. Moi rodzice, moja ciocia, moja siostra już dostały i prężnie zaczynają zbierać. Mam nadzieję, że w ślad za nim pójdziecie także Państwo. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie możemy zostawić te listy, taka lista miejsc wskazana jest także na stronie Tak dla In Vitro. Jeżeli chodzi o Wrocław, to jest to między innymi biuro naszego regionu, czyli biuro regionu Dolnośląskiego Platformy. Bardzo dziękuję. Tak, jeszcze szanowni Państwo, na tej konferencji zdecydowanie przeważa głos kobiet, ale ten męski głos również z nami jest, a będzie nim pan Robert Szligowski, mianowicie przewodniczący, współprzewodniczący wrocławskich struktur Partii Zielonych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do zapaści polskiej demografii. Mamy fatalne wyniki dzietności, nie tylko na tle naszych zamożniejszych sąsiadów, ale nawet na tle Czeskiej Republiki. U nas rodzi się 1,3 dziecka na osobę, w Czechach 1,7. To wynika z tego, że państwo polskie pod rządami PiS-u od 7 lat robi wszystko, żeby Polki i Polacy nie mieli dzieci. Zmusza te kobiety, które nie chcą mieć dzieci, do rodzenia, zakazując aborcji, a z drugiej strony obcina, likwiduje programy, gdzie ludzie od lat walczący o to, żeby móc mieć dzieci, tych dzieci mieć nie będą. Dzisiaj o dostępie do in vitro decyduje grubość portfela. Tak być nie może. Państwo polskie w konstytucji to jest państwo dla wszystkich. Prawo do posiadania dzieci, prawo do bycia rodzicem jest jednym z fundamentalnych praw każdego z nas. Dlatego konieczne jest wprowadzenie ponownie powszechnego programu, który umożliwi Polkom i Polakom, tym, którzy chcą mieć te dzieci, żeby te dzieci mogli mieć. To jest fundament polskiego państwa, fundament sprawiedliwego państwa, żeby o prawie do posiadania dziecka nie decydował portfel, a decydowały możliwości i wola tych, którzy chcą te dzieci mieć. Dziękuję. Szanowni Państwo, na zakończenie pani prezydent Granowska mówiła, chwaliła miejski, samorządowy, wrocławski program dofinansowania in vitro, ale warto tutaj powiedzieć na tej konferencji, na tym briefingu, że to nie jest zadanie samorządu, to jest zadanie państwa. Walka z zapaścią demograficzną jest zadaniem państwa i z pewnością nie będzie to ogłoszona nie tak dawno strategia demograficzna 2040, w której PiS mówi, kobiety macie rodzić młodo i drogą naturalną. Żeby dzietność się poprawiła, musimy wrócić do finansowania in vitro i pamiętać, że in vitro to ludzie i pamiętać, że formularz, projekt ustawy znajdziecie na stronie internetowej takdlainvitro.pl, a potem już dalej strona pokieruje, co z tym dalej zrobić. Także dziękujemy, zapraszamy do wsparcia, do pomocy. Wszystkie ręce na pokład. A o zapowiedź akcji prowadzonej na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego bardzo serdecznie poproszę panią wiceprezydent Renatę Granowską. Szanowni Państwo, jak widzicie, wystartowaliśmy. Ludzie zaczęli sami do nas podchodzić i faktycznie, pani poseł, nie jest to zadanie samorządu, ale jak wiemy, samorządy zawsze siłą stały i jak trzeba pomagać ludziom, to pomagamy ludziom. My oczywiście będziemy podpisy zbierać, tak jak pani Martyna Nowak powiedziała, w naszym biurze, ale na pewno będziemy organizowali akcje na zewnątrz, będziemy wychodzili do ludzi w różnych miejscach, będzie to wszystko na naszych mediach społecznościowych, gdzie i o której zbieramy te podpisy, będziemy zapraszać wszystkich, będziemy te akcje bardzo mocno i gęsto do końca roku organizować w całym Wrocławiu, na każdym osiedlu. Także proszę śledzić też nasze media społecznościowe, będziemy tam Państwa informować. Wszystkich chętnych, nie tylko członków Platformy, ale wszystkich wrocławian chętnych również zapraszamy na te akcje i zapraszamy do wzięcia udziału w bardzo, bardzo dobrej inicjatywie, nie tylko Platformy Obywatelskiej, w zasadzie inicjatywie Platformy, ale akcji, do której dołączają nawet teraz tutaj ludzie na naszym wrocławskim rynku i od razu się chcą podpisać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ja indywidualnie.